Dziś na przejściu granicznym w Medyce służbę pełnią Kazik i Krzysztof. Dzień dobry. Sama pani jedzie? Tak. Okej, dobrze. Proszę ostrożnie wjechać na kanał. Okej. Został skierowany samochód osobowy z pasu do kontroli szczegółowej. Po prostu rzadko pani jeździ. Chcemy zobaczyć, co się dzieje w pojeździe, jak to wygląda. Dzień dobry. Proszę wysiąść z samochodu. Co pani wiezie? Co pani ma? Papieroski tylko tutaj. Ile pani ma papieroski? Proszę powiedzieć. Tutaj mam. Zobaczyć jedną paczuszkę. Mhm. Tu mam drugą chyba. Okej, dziękuję bardzo. Mam chyba tutaj. A to wie pani, że to jest. To jest ile? Ale papieroski. No rozumiem, ale jest za dużo, proszę pani. Rozumiem pani, że to jest tego. Nigdy nie jeździłam i jeżdżę. Ja te pierwsze razy palę papieroski i nie mogę sobie wziąć trzy paczki. Zgłosiła to pani na pasie? Nie. No to czyli to jest przemyt, w związku z tym proszę odłożyć. Czyli tą paczkę odkładamy? Proszę na razie do torebki dać. Torebkę dać na podnośnik. Okay. Proszę przygotować samochód do kontroli. Powyjmować wszystko, otworzyć klapę z tyłu, z przodu. Czy w samochodzie są ukryte jakieś papierosy? No raczej nie ma. Tylko to, znaczy powiedziałam te trzy paczuszki. Rozumiem. Rozumiem. Czy jest jakiś alkohol? Ma pani? Jakieś ukryty? Nie, nie piję alkoholu, nie. Chodzimy sobie na wiewy. Siedzenie coś się zblokowało? Nie, zaraz, nie przesunie się. Zepsuta jest. Tak? Nie przesunie się. Nie, coś zepsuto jest chyba. Już są pierwsze utrudnienia, nie można przesunąć fotela. Sprawdzamy sobie nadmuch powietrza. Robimy to po to, żeby wykluczyć ewentualne ukrycie papierosów. Tutaj też czuć powietrze. Czy to maksymalnie jak można opuścić szyby, czy można niżej? Nie. Czemu? Boję się, że mi później nie zamknę. Ale tam nic nie ma, proszę nic. To proszę powiedzieć, gdzie szukać, gdzie jest, szybko zabierzemy wszystko i pojedzie pani. Kazik, widzę tutaj jakąś paczkę jedną. Gdzie? Gdzieś się chyba zawieruszyła pani. Między jakimiś papierami. Chyba. Coś tam się zawieruszyło chyba. Mamy tutaj coś. Pani ma tutaj papierosy w ilości trzech paczek. Wiesz co, coś widzę w tunelu. Zobacz. Proszę pani, co tam jest? Jakąś chusteczkę widzę. Tam nic nie ma chyba. Chyba? Nikt tam nic nie dawał, także na pewno nic tam nie ma. Chusteczka higieniczna, coś tutaj pani... Tylko. Kazik, widzę kolejne papierosy, zobacz.